charakterystyczny, szkic lwa, który jest bardzo charakterystyczny dla techniki pracy Rembrandta. Proponuję, żebyśmy zaczęli, możemy zacząć od śpiących postaci. Na nich dobrze widać technikę, w jakiej Rembrandt szkicował. To, jak zaczynał swoje szkice. Moi drodzy, zaczniemy od bardzo delikatnych kresek, swobodnie nakładanych. Te pierwsze linie, już pokażę je dla Was właśnie w tym szkicu mistrza Rembrandta. Te pierwsze linie Rembrandt nakładał bardzo cienkimi kreskami. To były takie linie szkicowe. Widzicie? To są te delikatne linie. Ta linia, ta. Najpierw szukał kształtu postaci. Moi drodzy, zacznijmy raz jeszcze, ponieważ miałem informację, że był problem z dźwiękiem. Widzę, że teraz już słychać. Albo i nie. Nie wiem, co się stało, ale mam nadzieję, że zaraz wszystko wróci. Moi drodzy, zacznijmy od bardzo delikatnych kresek, swobodnie nakładanych. No, widzę, że się udało. Widzę, że jest już dźwięk. Dobrze, raz jeszcze w takim razie, raz jeszcze. Technika pracy Rembrandta, do tego już przechodzę. Na początku wspominałem o tym, że w twórczości Rembrandta, w jego spuściźnie, znajdziemy ponad 1000 do 2000 nawet rysunków, grafik. Także oprócz malarza, Rembrandt był wybitnym rysownikiem. Zacznijmy właśnie od tych delikatnych linii. Nie mam pojęcia, co stało się z dźwiękiem. Wcześniej coś takiego się nie zdarzyło, a w każdym razie dawno się nie zdarzyło. U mnie wszystko było włączone. Nie wiem, być może coś z mikrofonem nie tak, to się okaże. Zacznijmy od trójkąta, kilku swobodnych kresek. Starajcie się pracować i nakładać kreski bardzo swobodnie, raczej delikatne. Ten trójkąt to będzie linia pleców oraz ramię postaci. Cieszę się, że dźwięk wrócił. Dziękuję za wszystkie entuzjastyczne kciuki w górę i serduszka i uśmiechnięte buźki. Bardzo się cieszę. Następnie dodajmy kilkoma bardzo swobodnymi liniami zarys głowy i zgięte przedramię postaci. Niech ręka pływa dosłownie po papierze bardzo swobodnymi pociągnięciami, bardzo lekkimi. Rembrandt tak właśnie zaczynał. On wywoływał rysunek z papieru. Podobnie wywoływał swoje rysunki tuszem. Ja tutaj sprawdzam, czy na pewno wszystko słychać, ale widzę, że tak, że wszystko słychać. Jeżeli przez chwilę słyszeliście podwójnie mój głos, to dlatego, że ja robiłem podsłuch tutaj, czy na pewno mnie słychać, także, także to dlatego. Dobrze, rysujmy dalej. Gdyby coś się znowuż popsuło, to dajcie znać, ja sobie tutaj cichutki podsłuch będę robił, czy wszystko jest w porządku. Doszliśmy do tego, właściwie zygzak, kilka swobodnych kresek.
Pani Ewelina pędzi z pracy. Pani Ewelino, spokojnie. Spokojnie, nie ucieknie transmisja. Można z powtórki oglądać grunt, żeby było bezpiecznie. Następnie dodajmy dosłownie kreseczkę jako oko. Bardzo delikatnie podstawę nosa i usta śpiącej postaci jako punkt. Bardzo delikatnie będziemy sugerować tylko. Właśnie to jest fantastyczne w szkicach Rembrandta, że one są ledwie zasugerowane, a jednak wszystko widać i mamy wrażenie świetnego rysunku. Zanim dodamy najmocniejsze linie, dodajmy teraz kilkoma swobodnymi kreskami. One nie muszą być identyczne jak u mnie, nie muszą być identyczne jak w szkicu Rembrandta. Nie da się szkicować kopiując, to zawsze będzie troszkę inna linia, więc nie przejmujcie się. Dodajcie kilka takich linii, które pokażą powierzchnię. Dziękuję Pani Ewo za miłe słowa. Pokażą lekko pofałdowany na przykład ręka w tej śpiącej postaci. Pokażą policzek, brew. Pokażą w końcu poduszkę. Niech wasza ręka tańczy po papierze. Niech to będą bardzo zwinne, swobodne ruchy. Chodzi nam właśnie o ten efekt bardzo lekkiej kreski, którą Rembrandt stosował. Tańczącej, bardzo, bardzo swobodnej. Przymierzmy się do naszkicowania dłoni. Dosłownie kilka pociągnięć delikatnych. 1, 2, 3. Możemy teraz dookreślić troszkę poduszkę i podkreślić jeszcze krawędź kołdry, którą jest przykryta postać, oraz krawędź najprawdopodobniej przedramienia i łokcia. I zobaczcie, jak z takich swobodnych, delikatnych pociągnięć, z takich roztańczonych linii na papierze zaczyna się wyłaniać troszkę w domyśle postać. Zrobię zbliżenie, żeby pokazać Wam, jak można szkicować dłoń i palce. Tak, dźwięk jest, mam tutaj cichutki podsłuch, ale słyszę, że jest wszystko z dźwiękiem w porządku. Polecam Wam dodać dosłownie jedną linią sugestię kciuka. Taki kształt, nawet nie musimy go całego rysować. Proponuję dosłownie coś takiego. I 1, 2, dosłownie 3 kreseczki jako palce. Możemy teraz przejść do tych mocniejszych kresek, których używał Rembrandt. Zaznaczymy taką mocniejszą linię przy czole. Nie będziemy ich robić zbyt wiele. Możemy zaznaczyć koniuszek brody krótką linią i ten ciemniejszy cień, który tutaj się pojawia przy poduszce i przechodzi w linię poduszki. I taki bardzo mocny cień pod ręką. O, dosłownie tyle. Na samym końcu kilka kresek szrafowania tutaj od góry, luźno nałożonych, swobodnie. Gdzieś kilka kresek szrafowania pod łokciem. No tutaj byłaby powtórka, tu Rembrandt szkicował. Przypuszczam, że mogła to być jego żona Saskia śpiąca najprawdopodobniej. Tak więc Rembrandt mógł obserwować i notować te zmienne pozy. Na końcu Rembrandt dodawał te najciemniejsze detale, szukał cieni.
tymi cieniami wydobywał jeszcze konstrukcję postaci i detale. Jak widzicie, od bardzo lekkich ogólnych kresek przez roztańczone linie do efektu końcowego, tak bardzo spontanicznie i swobodnie naszkicowaliśmy śpiącą postać. Takie szkice mogą powstawać bardzo szybko, nie trzeba na to wiele czasu, dlatego polecam Wam szkicować Waszych bliskich, którzy gdzieś są w pobliżu, być może śpią, być może czytają książkę. Tutaj bardzo wdzięczna scena rodzajowa. Przyjrzyjmy się tym postaciom. Tu jest nawet, tutaj jest nawet ktoś, kto pali. Przez chwilę myślałem, że to malarz przy sztaludze, ale nie. Tutaj ktoś sobie zapala. Naszkicujmy te siedzące postacie. Możemy zacząć od tej siedzącej przy stole i od tej. Zobaczycie, że krok po kroku nie będzie to takie trudne. To akurat rysunek piórkiem i tuszem. Tak jak wspominałem na początku i tego mogliście nie słyszeć z powodu jakichś problemów z dźwiękiem, Rembrandt bardzo często szkicował piórkiem i tuszem. Nie robił wtedy jakiegoś szkicu ołówkowego, po prostu zaczynał szkicowanie. Jak to robił? Podobnie jak zaczynaliśmy przed chwilką. Jestem przekonany, że zaczynał od kilku prostych linii, tak żeby zaznaczyć sobie sylwetkę siedzącej postaci. To, to i to, te linie. Myślę, że następnie zaznaczył tę podniesioną rękę, to podniesione ramię i gdzieś tam zasugerował sobie głowę w kapeluszu. Myślę, że gdzieś pewnie zaczął też zaznaczać powierzchnię stołu, tak żeby odnieść postać do stołu, żeby jedno połączyć z drugim, tak żeby łatwiej było całą scenę osadzić. Ponieważ najprawdopodobniej szkicował na żywo, starał się w pierwszej kolejności pewnie uchwycić pozy postaci, dopiero później je dopracowywać, więc myślę, że najprawdopodobniej zaczął sobie szkicować swobodnymi liniami, bardzo, bardzo tańczącymi, przybliżonymi liniami zarysy drugiej postaci. Gdzieś zaczynał szukać głów jednej i drugiej postaci bardzo delikatnie. Tak jak Wam wspominałem, od bardzo delikatnych kresek do coraz mocniejszych, ale cały czas jest tutaj sporo tańczącej kreski, sporo swobodnych pociągnięć. Myślę, że mógł teraz zacząć szkicować tę postać siedzącą. Zapewne zaczął od czapki i barków siedzącej postaci. Gdzieś tam też zaczynała się pojawiać głowa. Jego ręka tańczyła. On tutaj nie wykonywał żadnych bardzo zdecydowanych, takich betonowych pociągnięć. To wszystko jest bardzo roztańczone i bardzo swobodne i żywe. Dużo się tutaj dzieje. Myślę, że z kolejnymi pociągnięciami zaznaczył sobie bardzo swobodnie na przykład tę rękę podpierającą głowę. I tak budował całą scenę, szukał równowagi pomiędzy tymi kreskami, tak żeby nie pojawiło się za wiele detali. Zobaczcie, że już tutaj zaczyna się rysować scenka z siedzącymi postaciami. Jeszcze ich praktycznie nie ma, ale już z całości, z kontekstu tego, jak postacie są ułożone, możemy się domyśleć, jaka to będzie scena. Nanieśmy zatem tę postać, która gdzieś się tutaj schyla, bardzo, bardzo prostymi liniami. Ta postać wspiera się na oparciu krzesła, więc możemy zaznaczyć to oparcie krzesła. Ono jest tutaj. I zaznaczmy teraz
zarys głowy. Drugi, w bardzo dużym uproszczeniu możemy to na razie zrobić. Tę głowę już mamy, czyli takie elipsy delikatne. Ta głowa jest zasłonięta przez rękę, więc tam właściwie prawie jej nie będzie. Widzicie, że ta kreska, ten charakter bardzo lekki i swobodny, to jest zbliżony charakter kreski, jakiej używał Rembrandt, jakiej mógł używać. Oczywiście to jest tylko inspiracja jego linią. Staram się cały czas bardzo swobodnymi, płynnymi kreskami zaznaczać kolejne detale. Dodajmy sobie teraz kilka detali tych postaci siedzących. Myślę, że w pierwszej kolejności zaznaczymy przód tułowia. Znowu nieregularną linią. Postacie miały swoje szaty, więc dużo tam się działo. Możemy zaznaczyć grubość nogi, spodni bardzo, bardzo znowu swobodnymi pociągnięciami. W ten sposób. U Rembrandta fantastyczna jest ekspresja gestów. To, jak on podkreślał, jak szukał charakterystycznych akcentów, na przykład ten podniesiony łokieć, fantastycznie gdzieś z kilkoma akcentami jako palce. Myślę, że to mogą być grający w karty, trudno powiedzieć, ale tutaj postać trzyma coś, co wygląda jak karta do gry w karty. Dodajmy teraz oczy. Zobaczcie, u Rembrandta bardzo charakterystyczne są oczy jak węgielki. One się często pojawiają, powtarzają. Rembrandt chwyta to, co najbardziej charakterystyczne. Zrobię zbliżenie, żebyście widzieli troszkę dokładniej to, co tutaj się teraz dzieje i to, jak wygląda oryginał Rembrandta. Czyli dwa węgielki jako oczy, czapka tuż nad nimi. Trudno mi powiedzieć, czy to są pióra, niewykluczone. Takie śmieszne różki w każdym razie pojawiają się za postacią. Zdecydowana linia ust i kropeczka dosłownie pod dolną wargą. I mamy twarz i właściwie nic tu więcej nie trzeba. Nawet nie musimy jakoś brody specjalnie zaznaczać. Z tą drugą głową zaraz się uporamy. Zaraz pokażę Wam, jak możemy ją rozrysować. No właśnie, przede wszystkim możemy zrobić korektę. Możemy przesunąć na przykład troszeczkę tę głowę, ponieważ trochę za duży dystans na moim szkicu. Całą tę twarz Rembrandt narysował jedną linią bez odrywania. Zobaczcie. Tak, nos, wąs, otwarte usta, broda. Tyle właściwie, nic więcej tutaj nie ma, nic więcej nie potrzebujemy specjalnie. Taka metoda szkicowania jest rewelacyjna, kiedy jesteście w kawiarni, kiedy siedzicie przy stole, kiedy macie chwilkę i szkicownik pod ręką, to polecam właśnie takie szkice w klimacie Rembrandta. Na przykład fantastyczny jest ten pan z wąsami, narysujmy te jego wiszące wąsy. I znowu oczy, które są właściwie dwoma kropeczkami, zaznaczony koniuszek nosa. Taka skrótowość jest naprawdę wzruszająca w szkicach Rembrandta. Tam niewiele jest, a jednak wszystko, co potrzebne. I teraz trochę takiego bliżej nieokreślonego, dynamicznego zamieszania. Zobaczcie, zygzakiem i zupełnie możemy to zrobić nawet niezależnie od tego, jak rysował to Rembrandt. Możemy jeszcze podkreślić ramię i łokieć postaci, o właśnie tej siedzącej.
I na koniec, tak jak ostatnio, możemy dodać kilka mocniejszych kresek, którymi Rembrandt niejako konstytuuje i osadza postacie. Możemy nawet troszkę zaimprowizować, dodać trochę mocniejsze linie. Tu jakaś wisząca szata, zdecydowanie. Cień pod stołem. To może być szpada. Przypuszczam, że to jest właśnie szpada tego siedzącego, być może strażnika, grającego w karty. No i gotowe. Mamy gotowy kolejny szkic w klimacie Rembrandta. Na koniec właśnie takie cieniowanie, ponieważ Rembrandt był zafascynowany mocnym cieniem i światłem. To było to, co go bardzo interesowało. Oczywiście szkice ludzi to jest trudniejsze zagadnienie niż szkice przedmiotów. Natomiast chcę wam pokazać, że z pomocą bardzo swobodnych linii jesteśmy w stanie naprawdę naszkicować postać. Naszkicujmy tę siedzącą postać. Ja zmienię tylko teraz kolejność. Albo wezmę nową. O, już wiem, tak zrobię. Zobaczcie. Nawet pominiemy część detali. Zdecydowanie powinniście szkicować postacie i nie czekać na to, aż będziecie mieli jakieś niesamowite umiejętności. Warto zacząć od razu. Nie ma z czym zwlekać. Zobaczcie. Narysujmy sobie najpierw taką linię, czyli zarys siedzącego. Linia pleców lekko tutaj wklęsła, w ten sposób noga. Możecie to nawet z zamkniętymi oczami zrobić. Zobaczcie, to jest tylko taki kształt jak Z, nawet nie odwrócony, kształt Z. Możecie powtórzyć tę kreskę. Gwarantuję, jak zamkniecie oczy i zrobicie taki kształt, to też wyjdzie. Najwyżej wyjdzie troszeczkę za wysoko. Ale właśnie tej swobody dzisiaj się uczymy i chcę wam pokazać, że szkice są fantastyczną metodą nie tylko nauki, ale też rysunku. Dodajmy sobie teraz czapkę. Nawet zanim dodamy głowę, dodamy sobie tę ostrą linię czapki, trójkąt, właściwie trójkąt na głowie. I teraz, żebyście uwierzyli, że naprawdę nie trzeba pokazywać detali, możemy uprościć głowę po prostu do takiego kształtu, dodamy sobie tutaj włosy, więc takie L, i do tego L-a możemy zaznaczyć tylko wystający nosek. Tyle. Bardzo lekko. Im lżej rysujecie, tym lepiej to się rysuje, tym bardziej rysuje się samo. Jeżeli mocno będziecie przyciskać ołówek, tworzyć bardzo konkretne linie, to automatycznie one będą wychodziły sztywne, będzie trudniej trafić w dobry kształt. Jeżeli kształt tylko zasugerujemy, to on zawsze lepiej się broni i lepiej wygląda niż kiedy jest narysowany bardzo, bardzo mocną, konkretną linią. I teraz znowu kilka swobodnych kresek, które pokażą rękaw, krawędź, uda. Tutaj fantastyczne są te zawiasy, skłębione, zagięte ubranie pod łokciem, pod pachą. Oczywiście możemy posadzić naszego młodzieńca na tej skrzynce, na której siedzi. I znowu kilkoma bardzo swobodnymi kreskami można tą skrzynkę zaznaczyć. Można gdzieś tam pokazać tę tkaninę, być może płaszcz, być może jakąś narzutę, która sobie swobodnie zwisa z tej skrzyni. To oczywiście, pani Renato, brawo! Proszę rysować. Na pewno się uda.
Ponieważ nie lubię palenia, proponuję, jest niezdrowe, proponuję przemienić tego najprawdopodobniej palacza, chociaż być może się mylę, być może on coś wydmuchuje tam tylko. Spróbujmy go zamienić w malarza. Narysujmy podniesioną w górę drugą rękę, czyli prawą, dosłownie taki tylko kształt, wysunięty przed postać. Otóż to bardzo dobrze pani Jolanta to ujęła. To odnajdywanie sensu w, zdaje się, przypadkowych kreskach przypomina mi pierwsze rysunki dziecka, w których zachwycony rodzic dostrzega drzewko, kwiatek, auto i tak dalej. Jest coś na rzeczy, ale przede wszystkim jest to swoboda i niedopowiedzenie, które artysta zostawia szkicując. Zobaczcie, narysujemy teraz malującą rękę, czyli dłoń, która jest ustawiona tak. Czyli zrobimy sobie linię po prostu w drugą stronę, tyle, i kciuk zaznaczymy. Coś takiego, to będzie dłoń trzymająca pędzel i możemy gdzieś w niej narysować pędzel. Teraz wyszło, że malujemy po plecach tej postaci, którą rysowaliśmy przed chwilką, ale żeby nie było takiego podejrzenia, możemy tam w tle zaznaczyć na przykład obraz na sztaluce. I już mamy mistrza Rembrandta, który maluje scenkę, którą przed chwileczką rysowaliśmy. Jeśli ma być podobny do Rembrandta, możemy mu dodać delikatny wąsik, ponieważ Rembrandt taki delikatny wąsik i delikatny zarost miał na twarzy. No i oczywiście oko, które może być nawet kropeczką. I wystarczy. I nasz malarz jest praktycznie gotowy. Teraz do tej ręki, żeby nie była tylko L-em, możemy dodać zygzak. Zobaczcie, dodajemy zygzak, który sugeruje tam jakieś pomarszczony rękaw szaty. I oto mamy mistrza Rembrandta. On jeszcze z piórkiem często chodził, więc możemy mu piórko małe w kapeluszu dodać. Co by zrobił mistrz Rembrandt na samym końcu? Ano, dodałby kilka najmocniejszych linii. Te mocne, grube linie możecie dodawać bokiem ołówka w ten sposób. Tymi mocnymi liniami, tak jak mówiłem, Rembrandt nie tylko podkreślał ostateczne detale postaci, na przykład krzywiznę pleców, tył kapelusza, przestrzeń gdzieś pod udem, ale także sugerował kontrastowe światło. Te mocne linie u Rembrandta, one pełnią funkcję także cienia na rysunku. Czasami są mocne i ciemne. Na przykład tutaj możemy mocno zaakcentować. Nie bójmy się cieni, bo jak zaraz zobaczycie w kolejnym szkicu mistrza, on cienie uwielbiał. Uwielbiał mocne kontrasty. Także nie ma się czego obawiać. Możemy nawet dodać troszkę cienia pod kapeluszem. Cienia, który gdzieś tam pada na włosy. Jak widzicie, takich kilka akcentów wprowadzonych na koniec jest takim przyprawieniem rysunku, przyprawieniem szkicu i co najważniejsze, wiemy, jakby czujemy, gdzie je postawić, ponieważ mamy tę wcześniejszą, delikatną strukturę linii. I tak wygląda cały mój szkic w klimacie Rembrandta, czyli szkic robiony bardzo swobodną, roztańczoną, lekką kreską. Tak Rembrandt budował głębie w swoich rysunkach. Na jego oryginale tutaj znajdziemy jeszcze kilka swobodnych kresek. Możemy zaakcentować stopę postaci. Możemy gdzieś tam dodać jeszcze zarys krzesła, na którym siedzi sobie ta postać. I oto mamy w stylu Rembrandta szkic. Gdybyśmy chcieli być jeszcze bardziej Rembrandtowi, to zasugerowalibyśmy kilkoma bardzo lekkimi podziąknięciami jakąś przestrzeń w oddali. Dosłownie kilka muśnięć ołówkiem powierzchni papieru i oto mamy całą scenę rodzajową w stylu Rembrandta naszkicowaną. Takie szkice tak samo możecie robić z natury, tak jak wam wspomniałem, w kawiarni
w domu, w pracy, gdziekolwiek jesteście. Miejcie szkicownik, tak robił mistrz Rembrandt i dzięki temu osiągnął mistrzostwo w rysunku. Raz jeszcze zobaczcie, jak swobodne są to kreski. Z bliska właściwie ciężko określić do końca, co tutaj się dzieje. Natomiast z daleka wszystko zaczyna układać się w jakąś bardziej zrozumiałą całość. Oczywiście szkice, zwłaszcza szybkie szkice, wymagają ćwiczeń, wymagają czasu. I to, co Wam mogę polecać, dzisiaj miałem bardzo ciekawą rozmowę, komentując, odpowiadając na pytanie jednego z Państwa. Co robić, jeżeli coś nie idzie, jeżeli zaczynamy się zniechęcać? Rysować, rysować i rysować. Nie ma możliwości, żeby przy dużej ilości pracy nie było efektów. Czasami warto zmienić podejście o 180 stopni, zmienić temat, ale zdecydowanie to, co najlepsze, to po prostu ciągła praca. Jeżeli pójdziemy na ilość odważnie, to jakość przyjdzie sama, gwarantuję Wam. Moi drodzy, żeby zmienić troszeczkę teraz klimat, proponuję, żebyśmy sobie wzięli do rąk pędzelek z wodą, odrobinkę tuszu albo akwareli. Wiem, nie zapowiadałem tego, więc być może nie macie tych przyborów, ale jeżeli ktoś z Was ma, to rewelacja. Jeżeli nie macie, to możecie to samo zrobić również ołówkiem. Da się to zrobić. Natomiast pokażę Wam, jak Rembrandt pracował pędzelkiem i tuszem. Pędzelek i tusz albo akwarela to są rewelacyjne przybory rysunkowe, przybory do szkiców. I Rembrandt uwielbiał rysować pędzelkiem i do tego dodawał detale piórkiem. I stosował bardzo podobną metodę, jaką stosowaliśmy przed chwileczką, szkicując postacie. Już Wam pokazuję, jak on to robił. Popatrzcie na ten piękny szkic lwa. Rembrandt robił te szkice na żywo, oglądał zwierzęta, które wtedy do Europy zaczynały spływać, zaczynały być przywożone z kolonii holenderskich. Weźcie sobie, proszę, pędzelek z mocno rozcieńczonym tuszem. Rembrandt pracował w następujący sposób. Już pokażę, jak on to robił, żebyście mieli pełną jasność jego metody pracy. Rembrandt miał naczynko z wodą, do którego wlewał odrobinę tuszu, tak żeby dostać brudną, zaczernioną nieco wodę. Bardzo, bardzo rozcieńczony tusz. To naprawdę rozcieńczony tusz i takim bardzo rozcieńczonym tuszem, zobaczyć, nawet nie mam za ciemnego na pędzlu, chyba nie, takim bardzo rozcieńczonym tuszem robił pierwsze zarysy. Pierwsze zarysy lwa, czyli zaczynał po prostu od nakreślenia kształtu grzywy i głowy. Myślę, że zrobił to po prostu kilkoma takimi swobodnymi liniami. To może być nawet okrąg, nie przejmujcie się w zasadzie w tej chwili niczym. Później dodawał linię grzbietu. Bardzo rozcieńczony tusz. Naprawdę on ledwo zostawia ślady na papierze. Następnie zaznaczył pewnie zad lwa i kilkoma swobodnymi plamami zasugerował tylko jego tylną łapę, po czym zasugerował przednie łapy. Myślę, że dosłownie taką tylko plamką. I znów robił to raczej swobodnymi, takimi lekko nerwowymi pociągnięciami. Nie jest to taki kontur regularny, który obrysowuje jakoś kształt zwierzęcia. To są dosłownie tylko muśnięcia pędzla. Myślę, że dodał później zarys ogona. Zaraz przestanie błyszczeć się woda na moim szkicu, więc będziecie widzieć lepiej efekt końcowy.
Dodał zapewne plamkę tutaj na tułowiu, tak żeby pokazać tę jego ciemniejszą część i plamkę gdzieś tam na zadzie lwa, żeby pokazać, że tam również jest więcej cienia. Oraz przyciemnił grzywę. Widać, że na grzywie jest ciemna plama tuszu w rysunku Rembrandta. I z takich bardzo luźnych plam, to nie są oczy, to tylko chlapnęło niechcący. Nawet palcem można tak naprawdę nanosić taki tusz i myślę, że Rembrandt używał w pewnych miejscach palca. Zresztą nie tylko myślę, jest to potwierdzone przez historyków sztuki. Używał palca na przykład po to, żeby rozetrzeć tusz i wyznaczyć sobie tutaj oś pyska lwa, jego nos. Najprawdopodobniej też użył palca, żeby zaznaczyć oko na pysku lwa, na głowie lwa, przepraszam. Jak się koncentruję na rysowaniu, to zaczynam czasami gubić sens słów. Myślę, że zaznaczył nos lwa dosłownie dotknięciem palca. I polecam Wam też rysować teraz palcem. Przypuszczam, że również tutaj pod lwem przestrzeń w ten sposób zaznaczył, że grzywa, która jest bardzo swobodnie tam rozwiana, też była naniesiona palcem. I to jest początek dopiero, ponieważ teraz my weźmiemy ołówek, ponieważ o piórku nic nie mówiłem, możemy wziąć ołówek i zrobimy to, co Rembrandt robił piórkiem, a czasami też cienkim pędzelkiem. Zrobimy to za pomocą ołówka. Chwileczka czasu dla Was, żebyście jeszcze spokojnie sobie do tego momentu doszli. W międzyczasie u mnie troszkę podeschnie papier. I teraz, jaki jest sens tego, co zrobiliśmy i tego, co robił Rembrandt? To jest taka podpowiedź, lekka podpowiedź. Tu jeszcze żadne linie nie są konkretne i nie są określone. I teraz Rembrandt wykorzystuje to jako podpowiedź dla swojego oka i mózgu, uważności całej jego mistrzowskiej i zaczyna dodawać detale. Zaczyna dodawać na przykład ucho. Jedno, ucho drugie. Dodaję łuk brwiowy, jeden i drugi. Dodaję trójkątny nos. Następnie górną krawędź pyska i brodę lwa. Dodaję teraz sugestię oka, lekki punkt, lekką kropkę. Zarysy łap jednej i drugiej, tylko sugeruje palce i podkreśla zapewne lekko kość policzkową i krawędź pyska. Dodaję kilka kropek. Sugeruje kilka wąsów na pysku lwa. Po czym myślę, że określa troszeczkę grzywę kilkoma swobodnymi, bardzo dynamicznie naniesionymi liniami. U góry i u dołu dolną krawędź grzywy, górną krawędź. Sugeruję tylko połączenie grzywy z tułowiem.
podkreśla gdzieś leciutko udo i chyba nawet nie podkreśla specjalnie ogona, natomiast my go lekko tam zaznaczymy. Jeszcze brwi charakterystyczne, takie zmarszczone na lwim czole, pojawiają się w szkicu Rembrandta. Wszystko to są bardzo delikatne dotknięcia, także ręka mistrza tańczyła najprawdopodobniej po papierze, tylko muskając go leciutko. Lew gotowy w ten sposób, z kilku swobodnych plam i kilku detali, gdzieś tam jeszcze kropeczka na pysku. A tak naprawdę nasze oko dopowiada resztę. Nie mamy tutaj zbyt wielu konkretów. Wszystko odbywa się gdzieś pomiędzy sugestią kreski, a pomiędzy plamą. Te puste przestrzenie zaczynają działać jak światło na tułowiu i na zadzie lwa. Ogon gdzieś tam sam się wyłania. Jeżeli byśmy chcieli, oczywiście możemy zasugerować też koniec łapy, ale Rembrandt zatrzymał się na takim bardzo lekkim szkicu i jestem przekonany, że wiedział, co robi. Czuł, że to, co naszkicował, w zupełności wystarcza i jest w porządku, że nie musimy dopowiadać szkicu bardziej, bo wtedy on straci tą swoją lekkość. Zatem szkicując, koncentrujcie się bardziej nawet na lekkości waszego szkicu, na jego umowności, niż na tym, żeby oddać jak najwięcej detali. Jeżeli za długo zatrzymujemy się nad jakimś miejscem, zaczynamy je męczyć, zaczynamy je poprawiać nadmiernie, najczęściej jest to w ogóle niepotrzebne i przemęczamy rysunek w tym momencie. Szkic jest trochę jak bieg po gorących węglach. Nie zatrzymujemy się na chwilę, bo zaczyna parzyć. Musimy biec dalej, śmiało i do przodu, i rysować. Zawsze możemy zacząć kolejny szkic. Polecam wam bardzo gorąco metodę piórka albo ołówka i pędzelka z tuszem. Połączenie tuszu oraz ołówka albo tuszu i piórka zawsze, zawsze wypada wdzięcznie i dobrze, i warto takie połączenia robić. I nasz szkic lwa gotowy. Moi drodzy, na koniec proponuję jeszcze jeden szkic mistrza Rembrandta z ludźmi, z postaciami. To będzie szkic pod tytułem Nauka chodzenia. To są starsze dzieci pomagające mniejszemu dziecku, najprawdopodobniej młodszej siostrze, uczyć się chodzić. Piękny i symboliczny szkic. Myślę, że możemy go teraz wspólnie narysować. My go troszkę powiększymy, ponieważ on jest w rzeczywistości dość małego formatu. Widać to po grubości narzędzia, jakiego używał Rembrandt. Możemy w tym celu oczywiście użyć grafitu i przyłożyć go bokiem, ale możemy zacząć równie dobrze od delikatnych kresek. To, co robimy, szkicując kilka postaci, szkicując więcej postaci, to rozmieszczamy je najpierw na kartce. Ja w tym celu lubię zacząć od głów, ponieważ głowy są takimi konkretnymi punktami, które pomagają nam rozmieścić całą scenkę na kartce. Zobaczcie, wydaje się to może zaskakujące, ale będziemy w stanie narysować wszystkie postacie. Jedna głowa, gdzieś tutaj druga głowa. Tak jakbyśmy patrzyli na konstelację gwiazd. Zobaczcie, ona jest troszkę podobna do Kasiopei. Tak, 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 tak. Taki zygzak charakterystyczny. Czyli mamy tak, tak, tutaj druga głowa, tak i tak, trzecia głowa. Czwarta właśnie. Piąta nawet. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, jest pięć głów. Więc taka jest zależność między tymi głowami. I od czegoś takiego możecie zaczynać, tworząc szkic. Możecie sobie nawet te linie narysować. Czyli w zasadzie kształt litery W. To jest to, co musimy narysować. Jeżeli uprościmy sobie ekstremalnie to, co rysujemy, to jesteśmy w stanie zawsze takie bardzo, bardzo podstawowe formy zobaczyć.
I tak jak mistrz Rembrandt, na początku żadnych konkretów. Na początku jest to mrowie swobodnych kresek, swobodne linie, które wiją się po papierze. Musimy wyczytać z papieru nasz szkic. On się nie pojawi od razu, pojawi się stopniowo. I teraz na przykład możemy dodać sobie linię tej stojącej, zarys tej stojącej postaci. Możemy to zrobić lekko po łuku. Możemy następnie wciąć tutaj troszkę jej talię w ten sposób. I tyle. I na razie tyle potrzebujemy do tej stojącej postaci. Być może jest to starsza siostra albo mama, która przygląda się całej scenie. Ta postać kucająca. Zobaczcie, tak naprawdę to jest linia pleców. Jeden. Tutaj uda. Tam się troszkę dzieje. Na razie sobie to pominimy. Po prostu zaznaczymy taki zarys litery L. Też delikatną kreską. Nic konkretnego, żadnych ostrych śladów. Pamiętajmy, Rembrandt wprowadzał te najmocniejsze ślady na końcu. Jeżeli popatrzycie, to widać takie cieniutkie kreski, one są słabo widoczne, ale są. To są właśnie te linie, które my teraz robimy, od których Rembrandt zaczynał cały szkic i które kładł na samym początku. W tej postaci na przykład widać taką delikatną linię, która wyznacza trochę jakby oś kręgosłupa, przechodzi troszkę w pośladki. Następnie mamy dwie delikatniejsze linie, którymi Rembrandt szukał zarysu tułowia. Zobaczcie, on zrobił coś takiego, po prostu coś takiego, żeby zobaczyć zarys tułowia. Tylko tyle. Pewnie troszeczkę wydłużył tę linię, tak, żeby nogi miały odpowiednią długość. Myślę, że możemy też dodać jeszcze troszeczkę. I teraz ta mała postać ucząca się chodzić. Myślę, że mógł zacząć od szkic, Rembrandt od szkicu ramion. I później po prostu, tak jakbyśmy rysowali typową sukienkę. Najprawdopodobniej zaznaczył sobie tę linię, tak żeby rozmieścić skosy wszystkich tych postaci i całej tej scenki. I na samym końcu, już za chwilkę to pokażę, dam wam czas na swobodne dokończenie i dojście do tego momentu. Na samym końcu bardzo, bardzo wyraźna linia, czyli taki kształt i taki. Plecy. Nawet możecie wziąć ołówek pionowo od góry, tak żeby bardzo swobodnie ten zarys zobaczyć. Wiem, może słabo troszkę widać, zaraz poprawię trochę mocniej. Plecy, spódnica. I to jest ten moment, w którym Rembrandt stawiał kilka mocniejszych kresek, czyli czepek na głowie tej postaci, profil twarzy, czyli tak naprawdę nos i podbródek. I w tym momencie zaczynał pracować krótszymi kreskami. To są już takie krótsze szarpnięcia i podkreślał częściowo to, co już naszkicował. Gdzieś tutaj pojawia się policzek dziecka. Jestem przekonany, że w tym momencie podkreślał też ramiona, które podtrzymują dziecko, ale zrobił to kilkoma liniami, tak żeby od razu zasugerować jakieś fałdy na ubraniu. Pokazał plecy, czyli to takie pochylenie postaci, która prowadzi dziecko, ramię dziecka, krawędź jego pleców. I nawet gdybyśmy tyle zostawili, to i tak już wiadomo, o co tutaj chodzi. Widać układ rąk, widać co dzieje się w tej scenie. Reszta to już jest tylko tak naprawdę dodatek. Możemy teraz przede wszystkim znacznie łatwiej dodać kilka linii przy plecach.
Ale też nie przesadzajmy z ilością i z obrysowywaniem konturem, ponieważ wtedy szkic straci tę swoją lekkość. Jeżeli obrysujemy coś konturem i zamkniemy jakiś kształt, to wtedy ginie lekkość szkicu i ucieka to jego niedomówienie, które jest takie piękne. Tak świetnie się sprawdza. Kilka swobodnych kresek na sukience dziecka. Myślę, że Rembrandt szedł dalej. Być może robił to w drugim kierunku, ale myślę, że poszedł teraz do głów pozostałych postaci. Ta głowa jest tak swobodnie naszkicowana, że tak naprawdę nie do końca nawet wiadomo, jak ona była ustawiona. Mam wrażenie, że to jest cień na policzku, więc myślę, że o to chodziło, że tutaj był nos, gdzieś tam zginęły nawet detale tej głowy. Myślę, że później Rembrandt przeszedł do twarzy mamy i zrobił po prostu kreskę jak litera T. To jest właśnie mistrzostwo, pokazać coś tak skrótowo, kilkoma pociągnięciami. Przeszedł od nosa do policzka, wywinął tę linię w chustę na głowie postaci. Drugą linią zaznaczył tylko lekko brodę. Taka fantastyczna skrótowość. Podkreślił gdzieś pewnie właśnie ten czepek na głowie. Dodał linię ramienia jednego, linię ramienia drugiego. Zasugerował gdzieś tutaj dłoń, która albo coś trzymała, albo wspierała się na czymś, nawet nie do końca w tej chwili wiadomo. I bardzo swobodnymi kreskami, dwoma, trzema prostymi i dosłownie tylko taką bułeczką zasugerował wiadro, które ta postać trzyma w ręce. Na samym końcu dodał najprawdopodobniej udo tej kucającej postaci i ramię, którym gdzieś być może pokazuje dziecku, jak iść, albo nawiązuje kontakt z nim. Mamy tutaj też widoczne stopy tej kucającej postaci. No i w końcu stopy tej postaci na pierwszym planie, która stoi do nas tyłem. Tak naprawdę one są zasugerowane, tylko zasugerowane są łydki, gdzieś tam stopy, które mogą być, ale nawet nie widzimy ich do końca. I tyle, i szkic Rembrandta gotowy. Na końcu dodał te linie szrafowania, tak żeby pokazać gdzieś cień, który tam również operuje. Zakończył wszystko też zapewne cieniem swobodnym, który podkreślił poziom w tej kompozycji. Mamy gotowy kolejny bardzo lekki szkic w stylu Rembrandta. Zaczęliśmy od kształtu litery W, który jak konstelacja Kasiopei pomógł nam rozmieścić głowy na naszym szkicu. Taki szkic można dopracowywać realistycznie i ze szczegółami, albo pozostawić go właśnie w takim stadium. Moi drodzy, polecam Wam serdecznie Rembrandta. Ja miałem okazję oglądać jego oryginalne grafiki i szkice w Kolonii na wystawie już wiele lat temu i chodziłem po sali jak zauroczony, jak oczarowany i zaczarowany lekkością i urokiem tych szkiców, ponieważ Rembrandt kilkoma kreskami potrafi wyczarować cuda. Potrafi kilkoma kreskami wyczarować taki wręcz abstrakcyjny szkic, ale widzimy w tym szkicu emocje, widzimy cień, widzimy kontrasty. I takie szkice też Wam polecam. Nie obawiajcie się szkicować zupełnie swobodnie takimi właśnie dynamicznymi liniami. Na sam koniec pokażę Wam, jak taki szkic robiłbym w czasie rzeczywistym. Przy użyciu cienkiego pędzelka. Nie będę tutaj się rozdrabniał na poszczególne etapy. Pokażę Wam, jak coś takiego
bo tego nie da się narysować czy namalować powoli. To musi być rysowane szybko. Oczywiście nie śmiem przypuszczać, że wyjdzie mi to podobnie do Rembrandta, ale postaram się pokazać Wam dynamikę od bardzo lekkich linii, którymi Rembrandt zaczynał. Rysuję suchym, niemalże pędzelkiem zanurzonym w tuszu, na początek bardzo lekkie kreski, które nawet dodam sobie troszeczkę tuszu, bo go za mało wziąłem, które dosłownie tylko sugerują rozmieszczenie postaci. Już troszeczkę wyżej podniosę, żeby było wszystko widać. I dosłownie kilka takich pociągnięć. Teraz można zanurzyć pędzelek w tuszu bardziej. I w tym momencie, w drugim etapie, Rembrandt dodał kilka akcentów bardzo mocnej czerni. To są pojedyncze dotknięcia, pojedyncze plamy. I tyle. I tak bardzo spontaniczny szkic jest też zapisem jakiejś chwili, jakiegoś momentu. Taki szkic można zrobić nawet na ulicy czy w parku, kiedy patrzymy na postacie chodzących albo siedzących ludzi. I to jest właśnie magia szkicu. Magia szkicu pozwala nam zatrzymać energię, zatrzymać dane miejsce, daną chwilę przede wszystkim i zamienić ją w coś więcej, w wasz rysunek, który pokazuje wasze emocje, waszą linię i jest niejako spotkaniem was z energią danej chwili, danego miejsca. Dlatego uwielbiam szkice, ponieważ one mają swoją unikatową energię, której nie znajdziemy w rysunkach czy w obrazach malowanych długo i ze szczegółami. Do tworzenia takich nawet ekstremalnie skrótowych szkiców bardzo Was zachęcam i pięknie dziękuję za dzisiejsze wspólne rysowanie. Szkice Rembrandta polecam, znajdziecie ich mnóstwo w internecie. Jest ich naprawdę bardzo wiele. Jest zatem czym się inspirować. Na koniec jeszcze przegląd tego, co dzisiaj narysowaliśmy. Nawet jeszcze jeden szkic widzę się schował. Tak, ta scena malarska jeszcze została. Pięknie Wam dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj Wam o szkicowaniu opowiedzieć i szybkie szkice pokazać. I zachęcam i przekonuję, tak jak robię to od kilkunastu lat, od kiedy zacząłem tylko uczyć rysunku i malarstwa. Szybkie szkice czynią cuda. To jest ćwiczenie, które czyni naprawdę niezwykłe rzeczy. To jest czysta magia. Jeżeli wyznaczycie sobie takie wyzwanie, że przez 2 tygodnie będziecie szkicować, iść na ilość, naprawdę będziecie zarysowywać kartkę za kartką, w ogóle nie przejmując się, czy wyszło, czy nie. Po prostu rysujcie, rysujcie nawet z zamkniętymi oczami, rysujcie nawet nie patrząc na szkic, tylko na to, co szkicujecie. Zagwarantuję Wam, że po 2 tygodniach takich szkiców zobaczycie, co się stało, i otworzycie szeroko oczy, bo będziecie rysować kilkukrotnie lepiej niż rysowaliście te 2 tygodnie wcześniej. Nawet tygodniowe wyzwanie ze szkicami codziennie, jeżeli zrobimy kilkanaście szkiców dziennie, dosłownie kilkunastosekundowych, poświęcimy 10 minut dziennie na szybkie szkice, to po tygodniu zobaczycie, jak gigantyczny postęp zrobicie w rysunku, ile życia pojawi się przede wszystkim w waszych rysunkach i w waszych obrazach. Jeżeli macie ochotę na taki challenge, to niniejszym zachęcam was do niego. Bardzo wam dziękuję. Na koniec chciałem się jeszcze z wami
zobaczyć, podziękować za wspólne szkicowanie, za mnóstwo energii, a cały aż po prostu buzuje energią i takie właśnie działanie mają szybkie szkice. Gwarantuję, że wy też taką właśnie energię poczujecie. Dobrą energię, bo szkice to życie. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru i zapraszam już jutro na szkicowania ciąg dalszy. To będzie tydzień pełen energii, tydzień pełen inspiracji i po tym tygodniu zobaczycie, że wszyscy będziemy rysować i malować o wiele, wiele lepiej niż jeszcze wczoraj. Dobranoc.